Cześć, siema ludziska, z tej strony Mateusz, a to jest kolejny odcinek z FS-a 19. Także FS-ik na ekranach. Jak widzicie, dostawa tutaj dojechała. Więc tak, mamy trzy palety nasion. Tutaj mamy jedną paletę słonecznika, bo jak wiecie, w tym sezonie chcę wejść w słonecznik. I tutaj jest druga paleta słonecznika, ale jest inna odmiana i z innej firmy. Tutaj do tego mam nawóz pod korzeń właśnie, który jest właśnie do słonecznika. Znaczy ogólnie do materiałów tutaj, znaczy nie materiałów, tylko do zbóż oleistych. Tutaj lubofoska pod zwykłe zboża i salmak, który później już po wyrośnięciu będzie używany. Dobra, ja sobie zasiadam, żeby odpiąć. Tylko teraz tak, zdejmę tylko. O Jezu, za głośno. No coś chyba sprawdzałem. Poza odcinkiem i sobie przestawiłem na 50. Ale dobra, ok. Zdejmę tylko 3 palety z góry. Natomiast resztę sobie zdejmę już poza odcinkiem. Ale pojadę jeszcze w jedno pewne miejsce i coś się w dzisiejszym odcinku dowiecie. Ale zanim to najpierw, dopóki pamiętam, chcę wam. Ej, co jest grane? Czemu nie mogę wjechać? O, dobra. Chcę wam, dopóki pamiętam, chcę wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie odnośnie tutaj tej serii na. Tutaj na. Serii tutaj właśnie z 19, właśnie tej tutaj na tej mapie. Więc tak, już wam wcześniej mówiłem, że prawdopodobnie ona będzie do końca roku i tak będzie, ale prawdopodobnie będzie ona nawet po nowym roku. Dlaczego? Dlatego, że dowiedziałem się, że właśnie tutaj, że właśnie z 22 się różne dziwne rzeczy dzieją i póki nie wyjdą tutaj jakieś no poprawki, nakładki i tego typu rzeczy, no to będę po prostu sobie odpuszczę tą 22 i będę po prostu tutaj cisnąć tą 19. Także taka informacja na początek, właśnie przez to, że są właśnie różne takie dziwne rzeczy się dzieją, to po prostu stwierdziłem, że po prostu sobie na razie 22 odpuszczę i nie będę nawet robić serii na oryginalnych mapach i maszynach. Dobra, czemu ja teraz tego nie mogę ściągnąć? Wkurzają mnie te widły tu trochę. No ale dobra. Spróbujemy sobie ściągnąć. Aha, nie pójdzie tak. No świetnie. No po prostu zarąbiście, nie? No i co? Jak ja mam to ściągnąć teraz? Jedynie co? No to trochę nierealnie tu zrobić. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale muszę wypieprzyć te tutaj widły. O, muszę je po prostu wypieprzyć i najprawdopodobniej chyba kupię te oryginalne, co są z tą karetką i koniec. Bo tymi to aby się więcej nawkurza, niż to będzie wszystko warte, więc moim zdaniem chyba nie ma tutaj sensu.
trzymać takich wideo. No ale dobra. Więc tak, teraz bym sobie musiał wskoczyć tutaj na przyczepę. O Jezu. I lekko tutaj. Ok, przesunąć. Lekko sobie tutaj przesunąć. Ok, i zobaczymy, jak teraz tą tutaj się. Stąd tutaj jak będzie. No, nakłuło się dosyć spoko. Spuszczę sobie ją, żeby czasami nie spadła. Co prawda tutaj te widy są na tyle fajnie zrobione, że paleta po prostu nie jeździ na tych widłach. I to jest chyba jedyny plus tych wideł. Ale powiem wam szczerze, że o, teraz w sumie nawet poszło ładnie. Ale powiem wam szczerze, że pod względem tych oryginalnych to o wiele łatwiej się. Ależ mnie teraz przylagował. Przy tych oryginalnych z tą karetką, co są, to powiem wam szczerze, że tamte się po prostu się dużo łatwiej nabiera, znaczy wjeżdża w paletę i ściąga, ale też podczas jazdy, no, ta paleta cała tak po prostu jeździ tam i z powrotem i no nie wygląda to zbyt fajnie. Ale jeżeli już szczerze mówiąc, to już bym chyba wolał, żeby mi tak właśnie paleta jeździła po tych widłach całych, niż mam się później kurzać przy ściąganiu. No i teraz znowu niby są widły prosto, a i tak ładowarka tutaj mieli. Dobra, trzy palety zdjęte. Dlaczego tylko trzy? No, no dlatego, że musiałbym też tutaj do John Deere'a tutaj wypinać, podczepiać tura i resztę bym musiał ściągać turem, bo one są w drugą stronę postawione. A niestety te widły się w drugą stronę nie mieszczą, a regulacji nie ma. Dobra, z drugich takich informacji to tutaj był oczywiście była geodezja i wytyczyli mi tutaj w taki sposób tutaj miejsce, w którym będzie stała najprawdopodobniej hala to będzie. Tutaj mam taki plan, żeby był jeden wjazdek, tutaj żeby był drugi i tutaj żeby był trzeci, więc zobaczymy, jak to będzie. Ogólnie tu nie chciałem nic stawiać, no ale gość się uparł, że no chociażby mniej więcej było i stwierdziłem, że no dobra, no to niech będzie. Dobra, także z takiej informacji chyba to na tyle. Dobra, to co, teraz mogę się przenieść w inne miejsce i będzie to cyk tutaj. Na razie wam jeszcze tutaj nic pokazywać nie będę i się możecie też zastanawiać, o co chodzi, co ja wam tu chcę pokazać. Mianowicie chodzi o to, że dostałem propozycję przejęcia drugiego gospodarstwa i powiem wam szczerze, że zgodziłem się, nie jest to jakieś duże gospodarstwo, natomiast ma tutaj moim zdaniem bardzo fajne klimatyczne pola, mniej więcej te tutaj, które są dość blisko, a to wam zaraz wszystko pokażę. Najpierw szybka prezentacja gospodarstwa, czyli tak, tutaj chałupka, no tutaj oczywiście wjazdek. Jest tutaj praktycznie żadnych ogrodzeń nie ma. Tutaj pewnie jakąś w niedługim czasie bramę postawię. Tutaj pewnie sobie postawię jakiś mały płot, żeby było jakoś tak w miarę ok. No tutaj sąsiada właśnie drezyna. Tutaj jeden domek, taki mały właśnie z połączeniem
ala jakiś, nie wiem, garaż, wiata, znaczy nie wiata, tylko jakieś, nie wiem, stodoła czy coś, o co to się nie otwiera? O, otwiera się, tylko trzeba blisko podejść. No, tutaj taki jakby ala garaż z jakimś takim warsztatem tutaj. To jest taki jakby ala gospodarczy. Także tak to tutaj wygląda do góry. Nawet nie wiem, czy można coś. Czy można tu otworzyć to? No nie można. Nie można, bo się otwierają te dolne bramy. Ale dobra, trudno. Tutaj przyczepka. Przyczepka 5 albo 5,5 tony. Tutaj ode mnie balot. Tutaj drugi garaż. Też z jakimś tutaj ala warsztatem czy z czymś. No. Aha. No. Dobra, już nie będę tu się łaść, bo za chwilę nie wyjdę. Także tak to wygląda. Tutaj. Świeżo co wybudowana nowa wiata. Także tutaj już, no jak widzicie, nie ma jeszcze bram, nie ma okien. Może kiedyś uda mi się to tutaj zrobić przed końcem tutaj właśnie całej serii i rozgrywki w 19, ale to zobaczymy. Tutaj oczywiście łyżka, no jak to jest na polskim gospodarstwie, zużyta. Siewnik też tutaj widać, że używany już chyba też dobre kilka sezonów. Kwernelant Edrill Maxi. Tutaj case International. Nie wiem, ciężko mi się trochę wymawia tą nazwę, ale dobra, niech jest, że case. Dokładny model 10540XL i to jest wersja bodajże 115-konna chyba. Z turem sztola, widły, właśnie do belek. Tutaj jeszcze się cofnę tylko. Ależ mnie tutaj jakoś dziwnie zaczął lagować. Tutaj z poprzednich lat zboże 35,5 tony prawie. Jest to oczywiście owies. No i możemy przejść na tył gospodarstwa. Tutaj mała taka stara szopka, może ją kiedyś tutaj rozwalę, zobaczymy. Pług czteroskibowy, obrotowy Pottinger, no też widać, że używany, już też dobrych kilka sezonów. Talerzówka 2,7, 2,8, coś takiego. No i tutaj główny koń pociągowy John Deere 6510. No, co jest? Co mnie tutaj laguje dziwnie? John Deere 6510. Z przodu obciążenie właśnie od case'a założone, bo nie miał żadnych obciążników. Tutaj właśnie ten sąsiad właśnie, od którego tutaj będę używać tego gospodarstwa, właśnie mówił, że zakupił John Deere'a bez obciążników. Może się uda tutaj tu założyć. Zobaczymy. No szczerze wam powiem, trochę tutaj mu przód dźwiga z tą czwórką obrotową, no ale daje radę. Dobra. I tutaj padok dla koni. Gospodarstwo ma oczywiście dwa konie i to są wszystkie zwierzęta, które tutaj na tym gospodarstwie ten poprzedni gospodarz miał i ja tutaj prawdopodobnie te koniki sobie je zostawię, bo no konie fajne. Fajne są, więc niech sobie tutaj są. Tutaj oczywiście pasza, tutaj sianko i tutaj oczywiście druga przyczepa. Ta tutaj jest coś około 10 ton. Widać, że tutaj chyba była niedawno jakoś remontowana, bo dosyć dobry lakier. Co prawda widać tutaj na krawędziach, że coś tam jest poobdzierane, ale jest w miarę ok. Dobra, także z prezentacji gospodarstwa, drugiego gospodarstwa jest tyle. Ja się dzisiaj tutaj zasiadam do Johna.
No, tutaj Johnny też słychać, że już też no ma te swoje 120 motogodziny już tu nakręcone, więc no więc no nie ma co mu się tutaj dziwić, ale dobra. Ważne, że ważne, że działa i daje radę. No widzę, że muszę tutaj znowu setwofa sobie przestawić. Okej. Dobra, także co? Lecimy. Nie wiem, czemu mnie znowu tak jakoś dziwnie tu laguje, ale dobra, nieważne. Lecimy na łąki, lecimy łąki orać. Szczerze wam powiem, w sumie mogę się przyznać, że już jedno pole tym tutaj ciągnikiem z tym pługiem zaorałem. Więc już tutaj mniej więcej mam obcykany ten ciągnik i nie ma tutaj problemu zbytnio. Dobra, tu jest gdzieś zjazd. Tutaj jest zjazd. Dobra. Zdążę przed ciężarówką? Zdążę. Ok, no tutaj taki zjazdek. I tak. Już wam pokazuję. Ta łąka. Jest tutaj, no akurat pokazuje, że to należy do mnie, bo żebym mógł tutaj cokolwiek robić, no to musiałem po prostu wziąć to chociażby jako dzierżawę. Tutaj z nim rozmawiałem i powiedział mi, że tutaj te drzewko i tutaj chyba te krzaki mam wszystko tutaj wyrudować. Tutaj zaorać to, żeby to było po prostu mniej więcej na prosto, żeby jakoś to w miarę można było tutaj orać. Ale ja to sobie tutaj na razie, wiecie co, ja chyba zacznę od tamtej strony, bo raczej tutaj całego orać na dzisiejszym odcinku nie będę. Ale jeszcze na szybko wam pokażę tak. Ta łąka również jest, no ona też wymaga orki. Też jest jako moja. O, o, dobra. Przeskoczyłem. Ta łąka również jest moja. Cudzysłowie oczywiście moja. To już wam pokażę. Pokażę wam już z pozycji mapy. Bo reszta puli jest troszeczkę dalej. I wam to zaraz tutaj wszystko pokażę. Czyli tak. To jest właśnie tutaj, gdzie jestem, czyli 208, 209, 211. No tutaj oczywiście na 207 jest właśnie to gospodarstwo zrobione. Pole 26, pole 60, 30 i 29. Także bardzo malutkie kawałki. Te dwa tutaj, znaczy no w sumie 209 chyba jest jednym z największych. I tutaj te pole 30. Z tym, że te pole 30 z tego, co dobrze kojarzę, to jest chyba jest one chyba jakoś przedzielone na pół. Także no nie wiem, albo to między tu po prostu przeoramy i będzie po prostu jedno całe pole, albo jak, no nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Jeszcze też jak rozmawiałem właśnie z tym poprzednim właścicielem, to przez ten rów, który tutaj skakałem, mówił, że jak będę chciał, to mogę tutaj ten rów zasypać i zrobić po prostu, połączyć te dwa pola. Z tym, że ja tutaj najpierw chyba wolę z gminą porozmawiać, czy ja w ogóle mogę tutaj zasypać, bo żeby później nie było problemów jakichś niepotrzebnie, że zrobiłem coś, a później na przykład są niepotrzebnie problemy. Także co? Zaczynamy tutaj orkę na drugim gospodarstwie. Jeszcze nie wiem, jak ja tutaj to wszystko będę ogarniać. Możliwe, że większość będzie tutaj z tego drugiego gospodarstwa będę robić poza odcinkami. Może tam czasami coś może tam czasami o, tutaj po tych krzakach. No dobra.
Może tutaj coś tam czasami może nagram. Zobaczymy. Na pewno chciałem właśnie tutaj ten pierwszy odcinek właśnie z wiosny tutaj właśnie nagrać też i na tym gospodarstwie. W następnym odcinku już będę typowo na swoim gospodarstwie. Będę tutaj już na swoim gospodarstwie i tam będzie już na pewno ten zapowiedziany nowy nabytek, który sobie dopiero zakupię, bo jak widzicie 280 tysięcy na koncie, więc trzeba tutaj kupować nowe nabytki, trzeba się tutaj rozwijać. Ogólnie jeszcze też tutaj właśnie z tym poprzednim właścicielem się dogadałem tak, że niby to od niego dzierżawię tu, to te wszystkie pola i tutaj te gospodarstwo całe. Natomiast on może normalnie tutaj mieszkać. Ja będę mieszkać tam u siebie, tak jak było to do tej pory. Natomiast ja będę się zajmować całym gospodarstwem i wszystko to, co uda mi się z tego gospodarstwa tutaj zarobić, to wszystko jest po prostu moje. On po prostu nic tutaj z tego nie chce. Tak się po prostu, tak mi zaproponował. Stwierdziłem, że no czemu nie. Moim zdaniem jest to spoko, także tak to wszystko tutaj wygląda. Dobra, opuszczamy i lecimy dalej. No, także tak to wszystko tutaj wygląda. Nie wiem, myślę, że jeszcze może z 2-3 razy przejadę i chyba będę odcineczek kończyć, bo nie chcę was tutaj też za dużo zanudzać. Ogólnie fajnie się prezentuje ten Johnny właśnie tutaj na tych oponkach Michelina. To są chyba opony Michelina, jak dobrze kojarzę. No tu akurat nie widzę, nie widać teraz. A to zaraz na obrociu się. Zaraz na obrocie sobie zobaczę. No, także też będą tutaj pewnie maszyny trochę do podreperowania, do naprawienia. Przez zimę pewnie będzie tutaj trzeba je odmalować, no bo tutaj pług już widać, że no jest już chyba dosyć długo. O, teraz fajnie widać. A to mitasy. A to źle pomyślałem, myślałem, że to są Michaliny, ale to jednak są mitasy. Także bardzo, bardzo fajnie tutaj też ten Johnny wygląda na tych oponkach. No przez zimę pewnie jak będę reperować te wszystkie maszyny, no to może tutaj założymy tuza do tego Johnny'ego i może wtedy jakoś tutaj bym pokombinował taki obciążnik, żeby tutaj sobie go zakładać, albo jakiś inny większy może. No zobaczymy jak to wszystko tutaj się będzie układało. I teraz jeszcze mnie też zastanawia to, bo gospodarstwo nie ma kombajnu. Dziwnie to będzie wyglądać, jak ja będę swoim nowym kombajnem tutaj wjeżdżać takim wielkim na takie malutkie pola, więc nie wiem, czy nie będę musiał nie wiem, albo ten kombajn, który mam, po prostu go zostawić i żeby on po prostu pracował na tym gospodarstwie, czyli tutaj właśnie ten dominator, albo po prostu sprzedać dominatora i jakiś jeszcze mniejszy kombajn kupić tutaj na to gospodarstwo. Nie wiem, no z jednej strony tutaj wiem, co mam z tym dominatorem, ale z drugiej strony no nie wiem, czy on też nie będzie za duży trochę. Nie wiem, muszę się tutaj zastanowić i zdecydować. Ale chyba bardziej bym wolał tutaj chyba jednak tego dominatora zostawić i po prostu tutaj sobie kosić tym dominatorem na tym gospodarstwie, niż po prostu wjeżdżać tym wielkim kombajnem. Ale zresztą zobaczymy jeszcze, jak to będzie tutaj wszystko wyglądało. Nie wiem jeszcze, jaki tutaj kombajn kupię,
Może akurat będzie taki, że nie będzie aż tak źle wyglądało. To wtedy Dominatora się sprzeda. A zostawię sobie tutaj i będę kosić po prostu jednym kombajnem na obydwu gospodarstwach. Dobra, musiałem tutaj chwilę posłuchać, bo mi się wydawało, że chyba syrena była, ale chyba coś mi się wydawało. O, trzeba popić. No, także tak to wszystko tutaj się prezentuje. Gospodarstwo widzieliście, troszeczkę orki tutaj było. Nie wiem, może jeszcze jeden tutaj odcineczek z wiosny na tym gospodarstwie, może też nagram. Zobaczymy. Zobaczymy jak to mi tutaj to wszystko pójdzie, bo teraz na pewno będę musiał też więcej ogarniać. Więcej będę musiał ogarniać też i poza odcinkiem. Ale to mówię, wszystko zobaczymy jak to wszystko mi tutaj, jak mi to wszystko pójdzie. Dobra, także co, ja myślę, że to by było chyba na tyle w dzisiejszym materiale, w tym dzisiejszym odcinku. No fajnie ten gender wygląda. Fajnie on się tutaj prezentuje nawet, mimo tego, że jest taki troszeczkę poobdzierany, ale i tak mi się te gendery tutaj podobają. Dobra, także co? Myślę, że to by było na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Jeżeli się podobało, koniecznie zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję tam na dole pod filmem, oczywiście z dzwoneczkiem i zostaw również komentarz. I co? My się widzimy w kolejnym odcinku, także jeszcze raz dzięki i do następnego. Trzymajcie się, strzałeczka, cześć!